Mężczyzna uzbrojony w nóż ranił w Częstochowie dwie osoby. Do ataku doszło w zakładach mięsnych. Policjanci byli zmuszeni użyć broni. Do szpitala trafili dwaj ranni mężczyźni i agresor. Około godziny 9 otrzymaliśmy zgłoszenie o agresywnym pracowniku jednej z firm zlokalizowanych przy ulicy Wyszyńskiego w Częstochowie. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn zaatakował nożem dwóch innych współpracowników. Gdy policjanci dotarli na miejsce, napastnik ruszył też na nich. Nie reagował na polecenia mundurowych, nie chciał też odrzucić niebezpiecznego narzędzia. W celu odparcia ataku jeden z policjantów użył w stosunku do agresora broni służbowej, raniąc go w nogę. Zarówno napastnik, jak i dwie poszkodowane przez niego osoby trafiły do szpitala. Wyszłam sobie tutaj na balkon i w tym momencie właśnie widziałam, jak jakiś pan wychodzi trzymający się za brzuch, więc myślę, że to był ten pan, który został gdzieś tam dźgnięty nożem. Wsiadł w pogotowie, pogotowie chwilę później odjechało. I zaraz dosłownie za tym pogotowiem przyjechała policja i policjanci wybiegli i padły strzały. I w tym momencie no zrobił się popłoch bardzo duży, więc ci wszyscy ludzie gdzieś tam wybiegli. Ja słyszałam coś takiego, rzuć broń, ale myślę, że to chodziło o ten nóż po prostu, tak? Coś takiego, żeby rzucił i w tyle właśnie wróciłam do domu, nie wiedziałam, co się dzieje. Nie? Później obserwowałam sobie przez balkon, no to tak jak mówię, później właśnie na noszach ktoś wyjechał, później ten pan wychodził. Faktycznie długo to trwało od momentu, jak te strzały padły, jak ten człowiek wyszedł. Myślę, że chyba był agresywny, tak przypuszczam.